Max Bileter. Widzieć Jezusa Chrystusa w Jego wszechmocy i łasce. Ludzie, którzy spotkali Pana. Wprowadzenie. Ponad 2000 lat temu Syn Boży stał się człowiekiem i żył na tej ziemi. Fakt ten ma kluczowe znaczenie dla każdego wierzącego. Aby zrelacjonować ten cudowny okres, Bóg posłużył się czterema pisarzami. Dzięki temu posiadamy cztery zainspirowane przez samego Boga sprawozdania o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ewangelie opisują nam wiele historii, w których ludzie osobiście spotkali się z Jezusem Chrystusem. Pomimo, że bardzo często, głosząc im słowo, był otoczony wielkim tłumem, poświęcał jednak czas na zajmowanie się kłopotami i trudnościami pojedynczych osób. Nastawienie i sposób traktowania ich problemów w szczególny sposób pokazują wielkość i doskonałość naszego Zbawiciela. Wiele wydarzeń zostało wspomnianych jedynie przez jednego bądź dwóch pisarzy. O innych natomiast pisze trzech, rzadziej znajdujemy historie opisane we wszystkich Ewangeliach. Biblijne relacje tych wydarzeń czasami różnią się od siebie odrębnymi wypowiedziami. Różnice te wynikają z tego, że każdy z tych czterech autorów posiadał inne zadanie, opisując dane wydarzenie. Z tego też względu zarówno wszystko, co jest ze sobą zbieżne, jak również poszczególne rozbieżności potwierdzają jedynie Bożą inspirację tych ksiąg. Tak licznych relacji nie da się połączyć w jedną historię. Próba ich połączenia zaciemniałaby Boży obraz oraz byłaby sprzeczna z Jego zamiarem. Dlatego też za każdym razem będziemy dołączać urywek z Ewangelii, do której odnosi się rozważanie. Pan czasami działał w ukryciu, innym razem publicznie. Niektórym spośród tych, których uzdrowił, przykazywał, aby dawali świadectwo o tym, czego dokonał. Innym zaś nakazywał, aby nikomu nic o tym nie mówili. Czasami uzdrawiał chorych natychmiast, innym razem po jakimś czasie lub w dwóch etapach. Właśnie ta różnorodność jego działań zachęca nas, aby jeszcze więcej zastanowić się nad tymi wydarzeniami. Wszystko, co każdy z inspirowanych pisarzy chciał przekazać bądź pominąć, ma bardzo istotne znaczenie. W tym rozważaniu chcemy z jednej strony pokazać, z jakim nastawieniem człowiek może przyjąć otwierane dla niego źródła Bożej łaski. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Z drugiej zaś strony naszym zamiarem jest, aby pokazać wielkość i doskonałość Pana Jezusa Chrystusa. Jego zachowanie oraz słowa będą poruszały nasze serca i wywierały widoczny wpływ na nasze chrześcijańskie życie. Z coraz większym podziwem będziemy sobie zdawać sprawę z tego, że Syn Boży nas zna i pragnie nam pomóc. W każdej sytuacji i w każdym stanie możemy do Niego przyjść. On nas rozumie i pragnie nam pomóc w swojej łasce i mocy. Podział. Żyjąc na ziemi, Pan Jezus spotykał na swej drodze wielu ludzi. Niektórzy zaś z wierzących widzieli Chrystusa podczas Jego wniebowstąpienia. Dlatego podzielimy te spotkania z Nim na pięć części. Po pierwsze, Jego dzieciństwo i okres młodości do około 30 roku życia. O tym czasie nie wiemy za dużo. Jedynie Mateusz i Łukasz podają kilka faktów z tego okresu. Po drugie,
czas jego służby wynoszący około 3 lata. Ten okres bardzo dokładnie relacjonuje każda Ewangelia. Po trzecie, godziny jego cierpień i ukrzyżowanie, o których Łukasz mówi, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Ta pora zaczyna się proroctwem arcykapłana Kajfasza, a kończy przebiciem boku Pana Jezusa. Potem został on złożony do grobu. Po czwarte, okres od jego zmartwychwstania aż do wniebowstąpienia. Podczas tych 40 dni Pan ukazywał się wierzącym w swoim zmartwychwstałym ciele. Po piąte, czas, w którym Jezus Chrystus jako uwielbiony człowiek w niebie przebywa w otoczeniu tych, których wykupił. O tych spotkaniach czytamy w Dziejach Apostolskich i w Księdze Objawienia. Spotkania w dzieciństwie i młodości Pana. Pasterze przychodzą do żłóbka. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział od 8 do 20 wersetu. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Wielka radość. Podczas narodzin Jezusa pojawili się aniołowie. Fakt ten pokazuje, jak ważne było to wydarzenie. Aniołowie weselili się, kiedy Bóg uczynił ziemię. Hiob 38:7. Teraz radowali się, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem. W tym małym dzieciątku widzieli swojego Boga i Stworzyciela. Ci prości pasterze byli bardzo czujni, kiedy pilnowali swojej trzody. W dzień i w nocy sumiennie i wiernie wykonywali swoją pracę, nie mając czasu na odpoczynek i przyjemności. Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały. Dlatego też znaleźli się na właściwym miejscu, w dobrym stanie duchowym, aby móc przyjąć tą cudowną nowinę od aniołów, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel w mieście Dawidowym. W Starym Testamencie Syn Boży przybierał czasami postać człowieka albo anioła, aby móc spotkać ludzi na ziemi oraz z nimi rozmawiać. Jednakże w Betlejem sam Bóg urodził się jako człowiek. To, co tam się wydarzyło, jest cudowne, a zarazem jedyne w swoim rodzaju. On stał się prawdziwym człowiekiem, aby na wieki nim pozostać. W nim, to znaczy w jego ludzkim ciele, zamieszkała cała pełnia boskości. Kolosan, 2 rozdział, 9 werset.
gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Jako nowonarodzone dziecię został Jezus zawinięty w pieluszki. To, że leżał w żłobie, jest wyrazem największej ludzkiej słabości i bezradności. Jednocześnie jest on osobą, która cały wszechświat trzyma słowem swojej mocy. Nowina przyniesiona pasterzom miała żydowski charakter i niosła ze sobą trzykrotne poselstwo. On jest Zbawicielem, Chrystusem i Panem. Także i dla nas, którzy dzisiaj wierzymy w Pana Jezusa, przedstawia się nam z trzech różnych stron. Jako Zbawiciel wyratował nas z niewoli grzechu. Jako Chrystus daje nam głęboki i trwały sens życia. Jako Pan jest dla nas autorytetem, któremu chętnie pragniemy się podporządkować. Te liczne niebiańskie istoty z wielką radością churalnym głosem mówiły: chwała na wysokościach Bogu. Po pierwsze, narodziny Jezusa dały wyraz chwały Bożej w niebie. Aniołowie znali tego wszechmogącego Boga w Jego mocy i mądrości jako Stworzyciela świata. Jednak teraz Bóg objawił się przez swojego Syna, który stał się człowiekiem, jako ten, którego łaska przezwycięża grzech. On nie odwrócił się od grzesznych ludzi, ale zaoferował im łaskę. Chwała ta została już poniekąd objawiona, kiedy Bóg objawił się ludziom tuż po upadku w grzech. Jednakże wraz z narodzinami Pana Jezusa została ona całkowicie objawiona. A na ziemi pokój. Po drugie, stanie się Pana Jezusa człowiekiem przyniosło pokój dla wszystkich ludzi, którzy Go przyjęli. W efekcie końcowym ten pokój zapanuje nad całą ziemią, gdy Pan Jezus zostanie uznany za władcę pokoju. Ludziom, w których ma upodobanie. Po trzecie, narodziny Pana Jezusa jasno pokazują, że Bóg ma upodobanie we wszystkich ludziach. Stanie się człowiekiem Jego Syna jest największym dowodem na Jego życzliwe i miłujące zainteresowanie nami, ludźmi. Nowina Boża w towarzystwie radości aniołów wywołała następujące reakcje wśród pasterzy. A. Oni mówili do siebie nawzajem: pójdźmy zaraz do Betlejem. Pójście, aby zobaczyć Pana Jezusa, jest największym przywilejem wszystkich wierzących. Kiedy czytamy Biblię z modlitwą, to Duch Święty uczyni Pana wielkim w naszych oczach. Będziemy mogli widzieć Jego chwałę oczami naszych serc. B. Rozgłosili to, co im powiedziano. Zajmowanie się Panem Jezusem na podstawie Słowa Bożego sprawia, że stajemy się zdolni, aby wkraczać w Jego ślady. Przez to stajemy się dla Niego światłem i świadectwem w tym ciemnym świecie. C. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga. Te głębokie wrażenia, które otrzymamy podczas studiowania Jego osoby, ciągną za sobą jeszcze inny skutek. Chwalimy i wielbimy Boga, kiedy rozmawiamy z Nim o Jego Synu.